Wschód czy zachód, czyli którą część Stanów Zjednoczonych wybrać? Wiem, że na to pytanie wiele osób szuka odpowiedzi. Ja mam na imię Łukasz, zapraszam na poznawanie Ameryki. To będzie krótki i bardzo konkretny odcinek poznawania Ameryki, ale zanim przejdziemy do rzeczy, to bardzo proszę o subskrypcje, lajki i komentarze. To po prostu daje mi znać, że to co robię ma sens. Tymczasem przechodzimy do rzeczy, czyli do Stanów Zjednoczonych. Wschód czy zachód? Mamy pytanie, więc od razu pojawia się odpowiedź. Zakładając, że masz nie więcej niż 3 tygodnie czasu i że lecisz do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy, to wybierz zachód. Po prostu. Zachodnia część Stanów Zjednoczonych jest zdecydowanie bardziej różnorodna. To znaczy, podczas jednego wyjazdu pozwala Ci poznać Stany Zjednoczone z różnych stron. No bo popatrz, nawet jeśli skupimy się na tylko jednym zachodnim stanie, najbardziej różnorodnym, a mianowicie na Kalifornii, to okazuje się, że z jednej strony mamy ocean, Pacyfik, a więc piaszczyste plaże, palmy, surferów, wszystkie te kurorciki, które są zlokalizowane przy brzegu oceanu. Cała droga numer 1, która biegnie od południa, od granicy z Meksykiem, na północ przez San Diego, przez Los Angeles, przez Santa Barbara, przez Santa Cruz, przez San Francisco i tak dalej. Z drugiej strony mamy ogromną pustynię Mojave, mamy na przykład Dolinę Śmierci, najbardziej suche miejsce Ameryki. Ale kiedy przesuniemy się tylko troszeczkę na północ, to dotrzemy do gęstych lasów sekwoi olbrzymich, do wodospadów, do lodowców. Popatrzmy też na miasta. Mamy potężne, znane z przemysłu filmowego Los Angeles. Mamy megalopolis San Francisco, Oakland, San Jose, znane na przykład za sprawą nowoczesnych technologii. Ale mamy też, co logiczne, mniejsze miasteczka, wioski, a także, i to jest super, mnóstwo opuszczonych miejsc, na przykład miejsca pamiętające gorączkę złota, na przykład miejsca pamiętające czasy świetności drogi 66, a to tylko jeden stan. Kiedy udamy się w głąb lądu, w głąb kontynentu, to tam czeka na nas przecież Arizona, Nevada, Utah, Nowy Meksyk, Kolorado, Wyoming na przykład. Więc te atrakcje są niezwykle różnorodne, od Wielkiego Kanionu po Yellowstone. No dobra, opowiadałem się o zachodzie, teraz co ze wschodem? Czy na wschodzie już nie ma co robić? Wieje ciszą i nudą? No oczywiście, że nie. Mamy Nowy Jork, mamy Waszyngton, mamy Boston, mamy całą Florydę, która cała jest niesamowita. Mamy Nowy Orlean, mamy Tennessee, mamy Kentucky, pachnące whisky i brzmiące muzyką country. Tak więc jest co robić, jak najbardziej. Natomiast trochę ciężko mi to wytłumaczyć. Na zachodzie każde pokonane 100 km to jest cały wachlarz różnego rodzaju naprawdę najwyższej klasy atrakcji. Na wschodzie mamy takie punkty, takie naprawdę przegenialne miejsca, które trzeba zobaczyć, ale pomiędzy nimi, mówiąc delikatnie, jest nudno. Jedziemy lasem przez 2 dni i można skręcić. Tu są jakieś fortyfikacje z czasów wojny secesyjnej, tutaj jakiś rezerwat Indian, tutaj jakieś miasteczko, park narodowy, może mniej spektakularny, ale ładny. Niemniej jednak to już nie jest ten efekt wow, który mamy na zachodzie. Tak więc podsumowując, na pierwszy raz raczej zachód, jeśli chcemy poznać tą różnorodność Stanów Zjednoczonych, chyba że mamy na wschodzie jakiś konkretny interes. Marzy się nam Nowy Jork i koniec, kropka, i musimy zobaczyć Nowy Jork. No to jeśli jesteśmy ograniczeni czasowo, to wiadomo, lecimy na wschód. Istnieje jednak, jak we wszystkim, pewien złoty środek, a mianowicie odwiedzenie obu wybrzeży. Na to jednak potrzeba minimum 3 tygodni. 3, najlepiej 4 tygodni. Wtedy na przykład na 2 tygodnie albo na 2,5 tygodnia udajemy się na zachód, odwiedzamy Kalifornię, Nevadę itd., itd., a na przykład tydzień spędzamy na wschodzie. I na tym wschodzie, w zależności od tego, co nas najbardziej interesuje, odwiedzamy na przykład Nowy Jork i Waszyngton, albo Nowy Jork i Boston, albo sam Nowy Jork, albo Filadelfię, Waszyngton, Nowy Jork, na to potrzeba już co najmniej tygodnia, albo Florydę. I potem z tego miejsca na wschodzie po prostu odlatujemy do Polski. Tak jak obiecałem, krótko i na temat, Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to bardzo proszę o łapkę w górę, komentarz i subskrybowanie. Tymczasem do następnego. Cześć!